Kochani, dzisiaj gotujemy zupę mangold. Mangold to jest po prostu burak liściowy, inaczej boćwina. To jest bardzo stare warzywo, to znaczy, że od dawna, bardzo dawno temu było uprawiane i było znane, natomiast później odeszło w zapomnienie, zastąpione przez buraka ćwikłowego, z którego też przecież robimy zupę, a teraz mangold, boćwina, wraca znowu do łask i można spotkać mangold na wielu, wielu działkach. Mi przypomina troszeczkę rabarbar, akurat jeżeli chodzi o ten kolor, bo kolory łodygi mogą być bardzo różne, mogą być białe. Liście są zawsze tutaj między nerwami zielone, ale łodygi i unerwienie mogą być właśnie takie, a mogą być białe, kremowe, żółte, zielonkawe. I nie wiem, kochanie, czy pamiętasz, ale 3 lata temu bodajże zasadziłam bardzo dużo buraka liściowego. Nie wiedzieliśmy wtedy, co z tym burakiem robić, prawda? I ostatecznie biedny wylądował w kompoście. Chcesz spróbować, jak smakuje łodyga? Tej zupy jeszcze nie gotowaliśmy. Dobry burak. Tak. Bardzo dobry. Ma taki delikatny posmak buraczany, prawda? Co będzie nam potrzebne do ugotowania zupy z buraka liściowego, zupy mangold? Oczywiście kilka liści tegoż buraka, ziemniaczki, które tutaj mam pokrojone w kostkę, bulion, który mam już przygotowany w garnku z własnych placuszków bulionowych, cebula, kilka ząbków czosnku, oliwa z oliwek albo olej roślinny, sól i pieprz oraz mąka orkiszowa. I my tutaj mamy taką mąkę orkiszową. Ona nie jest tak zupełnie drobno pokrojona. Zawsze mąki bierzemy od Wagnera, naszego zaprzyjaźnionego gospodarza ekologicznego, więc ta mąka jest bardzo, bardzo dobra. Zaczynamy od tego, że przygotujemy najpierw składniki, czyli trzeba będzie pokroić w paseczki, w mniejsze takie kawałki te liście buraka. Cebulę trzeba będzie pokroić w kosteczkę, a czosnek przecisnąć przez praskę. Czyli ty, kochanie, jak zawsze wybierasz cebulę? Tak. Dobrze. Promówi, że tak. Proszę. I to, kochanie, musi być właśnie pokrojone w drobną kosteczkę. Będzie drobna kosteczka. Dobrze. To jest drobna? Teraz trzeba pokroić łodygi oraz liście na takie drobne kawałki. I jeśli chodzi o liście, które zaraz Krzyś będzie kroił, to są piękne liście, bez śladu żerowania chwościka, tak jak to ma miejsce na buraku ćwikłowym. Piękne, niczym przez nikogo nie uszkodzone listki. Ale jestem ciekawa, jak ta zupa będzie smakowała. Nawet trudno wyobrazić sobie jej smak. Do tej pory wszystkie zupy były dobre, więc wierzę, że ta również będzie dobra. Liście, jak będziesz kroił, to w takie może nieduże paseczki, wiesz, żeby taka parzybroda nie wyszła znowu, jak z kapusty. Wygodnie ci z tym palcem? Bez tego palca byłoby wygodniej. I teraz, kochani,
do gotującego się bulionu. Wkładamy ziemniaczki, takie o pokrojone w kosteczkę. I niech one się gotują, aż się ugotują. Natomiast na patelni rozgrzewamy olej lub oliwę, co wybierzecie. Podsmażymy najpierw na tłuszczu cebulkę, ale niech się to rozgrzeje. Ten burak liściowy może być składnikiem wielu potraw, bo może być chociażby właśnie składnikiem zup, ale i też można z niego robić pyszne sałatki, surówki. Też mam przepis na sałatkę z tego buraka, na pewno wypróbujemy. Może być oczywiście też przygotowywany tak jak szpinak, a podobno właśnie liście buraka liściowego są bardzo dobre z masełkiem i z bułeczką tartą. My do tej pory, w zasadzie tylko wtedy, 3 lata temu, zjedliśmy trochę buraka liściowego. W tym roku ponownie posadziłam 2 sadzonki i tak pięknie wyrosły, przepiękne rośliny, w ogóle nie wymagające w uprawie, nie mają jakichś szczególnych wymagań, więc to nie jest warzywo, które często gości w różnych przepisach i daniach u nas, ale jeżeli u was jest inaczej, jeżeli macie jakieś fajne przepisy z wykorzystaniem buraka liściowego, to bardzo chętnie je poznamy. Dobrze, to się musi chwilę potegować. I teraz tu jest zaskoczenie, że zasmażkę nie dajemy, taką ala zasmażkę nie dodajemy do zupy na koniec, tylko w zasadzie niemalże na początku, bo do tej cebulki wrzucamy mąkę orkiszową i robimy z tego coś takiego, jakby właśnie jasną zasmażkę. I dołożymy to zaraz do zupy. Ale żeby to nie zrobiły mi się takie grudki, to doleję tutaj troszeczkę zupy, tak jak się to normalnie robi. O. A potem dopiero do zupy. Bo tak to boję się, że się zrobią z tego kluski orkiszowe. Jeszcze. Tak, ten przepis nie jest zbyt dokładny. I teraz dopiero do zupy i gotujemy 10 minut razem z tą orkiszową, jasną zasmażką cebulową. Po 10 minutach dodaję do zupy te liście buraka mangold, pokrojone w paseczki,
Ale myślę, że jak ja te wszystkie liście dodam, to tutaj będzie w tej zupie łyżka stała. No ale dodam. Co ty myślisz, kochanie, o tym? Może taka ma być. Może. I to, kochani, gotuje się kolejne 10 minut, zanim zaczniemy to doprawiać. Po kolejnych 10 minutach zupa wygląda w ten sposób. Trzeba ją od czasu do czasu mieszać, ponieważ tam delikatnie przywiera, być może za sprawą właśnie tej mąki. I dodajemy czosnek przetarty przez praskę i pieprz. I zaraz będziemy degustować. No i teraz zobaczymy, kochanie, czy to nie będzie ten pierwszy raz. Nie próbowałem tej zupy. Nie, nie pozwoliłam. Nie pozwoliła mi spróbować. Nie, chcę, żebyś... Wiesz co, ta zupa wygląda, jakby była z krewetkami. Te takie części... tej zasmażki? Tej łodygi, nie, tej łodygi. Aha. Zrobiły się takie pomarańczowe. Zupa jest bardzo gęsta i gorąca. Wiem, wiem. Tu mi się pobrudziło, także trzeba chwileczkę poczekać, żeby przestygła. To na pewno jest dobra zupa na zimę. Na pewno jest bardzo rozgrzewająca. No to zobaczymy. Nie smakuje. Nie jest za mdła? Dobra jest. Dobra? Mhm. Nie wydaje ci się, że mangold lepiej wygląda na krzaczku? Znaczy, wiesz, ona jest... Według mnie jest bardzo dobra. Ona jest zupełnie inna, aniżeli zupy, które myjemy. Mhm. A gdyby dać trochę chrzanu? Nie, do tej zupy nie? Chyba nie. Mi ona smakuje. Mi, przyznam, tak średnio. W zasadzie nie wiem, jaki ona ma smak. Trochę czuć tą mączę. No, czuć te liście. Łodygi bardziej chyba może. Czuć. Jeżeli ci smakuje, no to będę gotować. Zjemy tą zupę, ale nie powiem, żebym bardzo chciała gotować kolejny raz. Ale jest ok. Kochani, Permakultura TV dołączyła do programu wspierania artystów i twórców. To jest program Postaw mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy, nasze nagrania i wiedza, którą prezentujemy, postawcie nam wirtualną kawę. To będzie bardzo pomocne i dziękujemy za każdą wspólną kawę.